Chodź, idziemy. Chodź, myszka, chodź. Moi drodzy, witajcie. Chciałam wam tylko powiedzieć, jakby ktoś nie zauważył, że pada. Ja wyszłam, w ogóle jestem taka zła, bo jestem po pracy, jest już dosyć późno, trochę odpoczęłam i tak jak powiedziałam, że ja zacznę ćwiczyć, tak właśnie sobie dzisiaj zaplanowałam, że to znaczy wczoraj już poćwiczyłam troszeczkę jogę konkretnie, tak na razie na rozruszanie, bardzo delikatnie, bo ja długo nie ćwiczyłam, więc wiecie, żebym po prostu mogła potem chodzić na drugi dzień, to muszę ćwiczyć delikatnie. I postanowiłam, że dzisiaj trochę na powietrzu sobie pochodzę a la Korzeniowski. Wiecie, jak Korzeniowski chodził? Pamiętacie Małysza, potem Korzeniowskiego, dużo tych sportowców było. No ale wiecie, takie śmieszne ruchy. A ponieważ tutaj nikt nie zwraca uwagi na dziwnych ludzi poruszających się po ulicach, więc ja bardzo często to praktykuję, bo uwielbiam. Jak ktoś nie lubi biegania, to polecam. Ale zaczęło strasznie padać. Ja co prawda założyłam bardzo wygodną deszczówkę, więc spokojnie mogę sobie w tym chodzić, ale właśnie chciałam wam jeszcze chodząc przy okazji ponagrywać. A pada i mogę nagrywać, bo uwaga, uwaga, mam kamerkę. Tak, zafundowałam sobie kamerkę. Na razie nagrywam w takim trybie, jak widzicie. Będziemy sobie testować i zobaczymy, który tryb jest najfajniejszy do czego. A ponieważ kamerka jest wodoodporna, no to od razu zobaczymy, czy będzie po tym spacerze działała. No to teraz ruszam dalej. Póki nie zacznie lać, póki będę coś widziała, no to będę szła. Ale dzisiaj to tak na razie sobie zrobię z 15-20 minut i zobaczę jutro. Po troszeczku. Aż dojdę do biegania. Bo ja lubię biegać, ale muszę parę kilo zrzucić, żebym zaczęła biegać, bo jestem za ciężka. Na razie będzie chodzenie, czyli na razie będę robić za Korzeniowskiego, a do tego dorzucę ćwiczenia, a potem będzie bieganie. Jak się poczuję na siłach, czyli u mnie to wygląda tak, że któregoś dnia się obudzę, wrzucę na nogi Adidasy i pobiegnę. A w ogóle to jestem bardzo ciekawa, czy bardzo trzęsie, bo ta kamerka ma stabilizację i teoretycznie obraz powinien być stabilny. Proszę. Zobaczymy. Dobra. Biegniemy dalej, biegniemy. Idziemy. Ale już powiem wam, że jestem ugotowana. Zobaczcie, jakie róże przy okazji. Dobra, ja będę biegać i będę wam pokazywać ogródki. Chodź, Barek. No nie zatrzymuj mnie. Chodź, Baryło. Szybciutko. Proszę. Domeczki. Ogródeczki przed domkami. Chodź, 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 idziemy. Barek, nie skacz. Mariocie, jak ja trochę szybciej chodzę, to on głupolek mi skacze. Chodź. Ole, dzieje jak lokomotywa. Przyznam wam się, że nie ćwiczyłam prawie 3 miesiące. Masakra. O, ciepło. Teraz przestanę mówić, bo muszę pod górkę wbiec. O, tak wbiec, no. Wiecie, marsz bardzo szybki. Wiecie co? Normalnie jestem umoczona, ale nie od deszczu bynajmniej. Ale dobra, dajemy dalej. Schody. Nie wiem, jak się jutro podniosę, ale trudno. Leniłam się, to teraz muszę za to zapłacić. Jesteśmy w nowym miejscu. Kiedyś wam mówiłam, że tu sobie przyjdziemy. Barek w prawo, prosto czy w lewo. Dobra,
Dzisiaj idziemy prosto, krótszą trasą. Ja tutaj normalnym krokiem pieszo dojdę 15 minut z domu. Ale dawno, dawno nie byłam. Ja już wam mówiłam, że tu jest pełno takich miejsc, gdzie można sobie fajnie wśród zieleni pochodzić. Jeżymy wszędzie. Chodź, Baryu, chodź. Chyba zdejmę kurtkę, bo się ugotuję. Lokomotywa parowa. Dobra, Barek, w prawo czy w lewo? Dajemy, dajemy. Jutro muszę wstać za 25 rano, bo jeszcze do pracy. Tutaj maliny, ale kiepsko widzę, że bo ja tak przy okazji skręciłam tutaj, żeby popatrzeć. Nie, to są jeżyny. Zaraz, to maliny są gdzieś obok. Nie, to nie w tą alejkę skręciłam. Tak dawno tu nie byłam, że nie pamiętam. Dobra, idziemy dalej. Oj, coś mi się zdaje, że się będę rozbierała za chwilę, bo się ugotuję w tej kurtce. To co, że pada? Ogólnie ma padać przez kilka następnych dni, a ja sobie obiecałam, że już teraz będę codziennie. Wracam na dobrą drogę i oto mamy malinki, ale teraz nie będziemy skubać. Marne jesteście, chociaż nie ma tragedii. Przyjdziemy, jak będzie więcej słonka. Tego i tak nikt nie obrywa. A, nie, no widzicie, w dobrą alejkę weszłam. Popatrzcie, ja już dzisiaj obskubałam swoje malinki. O, proszę bardzo, tak to tutaj wygląda. Nikt tego nie je. Jak widać na załączonym obrazku, jest dużo niedojrzałych. Wiecie co? Muszę się rozebrać. Dobra, ja już wyglądam tak. Już musiałam się rozebrać. Kurtkę sobie tak przewiesiłam i idziemy dalej. Teraz to mam łatwo, bo z górki. Patrzcie, jak zielono. O, jest taki liściasty lasek. Ale fajnie. Już czuję tę przyjemność ćwiczeń. Ale super. Tutaj teraz nie będziemy dalej szli, ale któregoś dnia przyjdę z wami i wam pokażę domek moich marzeń. A my tymczasem idziemy tutaj. Wrócę do domu. To wezmę sobie prysznic. I będzie super. Jeszcze sobie pewnie na noc zrobię soczek. Dawaj, Barek, dawaj, nie zwalniaj. Dawaj, dawaj. No ja jestem bardzo ciekawa tej stabilizacji obrazu. Bo ja tak, wiecie, idę, troszkę podbiegam, ale to tak delikatnie, ale wiecie, telefonem to bym tego nie nakręciła, bo by tak trzęsło, że po prostu... nie dałoby się oglądać. A teraz to tak powiem wam szczerze, że robię próbę po prostu. Czy to rzeczywiście ten efekt będzie widoczny? Bo ręka mi się trzęsie, mam wysiłek fizyczny, a kamerka w ręku. Chodź, Baruś, chodź. A kto tu mieszka? Kto tu mieszka? Halo, dzień dobry. Życzę ci miłego dnia. Kimkolwiek jesteś, nie sikaj tutaj, bo to czyjś domek. Chodź, idziemy. Idziemy. Normalnie możecie do mnie mówić Korzeniowska. A ja w ogóle, zobaczcie, w czym jestem.
mam moje kroksy. One są tak wygodne, że do takiego chodzenia przy deszczu, przy błocie, to najlepiej takie buty brać, dlatego że wiecie, Adidasy to będą czarne, mokre, ubłocone. A te kroksy to sobie umyję i tyle. No wiadomo, że do biegania to już bym założyła normalne Adidasy, ale na razie kroksy ukochane. Chodź baryło, chodź, chodź, chodź. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Wiecie, na czym polega takie chodzenie? Nie wolno odrywać nóg obu od ziemi. Jedna staje, druga się podnosi. To są tutoriale na YouTubie. Jakby ktoś chciał spróbować, to polecam. Jeszcze ja to się lubię tak mocno wyginać, ale teraz nie robię tak, bo jutro bym nie wyprostowała się. Bo to tak mięśnie pracują, że po prostu po takiej przerwie to by było bardzo źle. Dobra. Teraz trochę zwolnię. Oddech złapię, ale już mi się trochę oddech wyregulował, bo nie idę pod górkę. Tylko jesteśmy na równym terenie. Chodź, 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 chodź. Idziemy, idziemy. Super. Wczoraj się powyginałam. Dzisiaj trochę takie aerobowe. Troszeczkę. Dojdziemy do formy. Teraz tak. W lewo czy prosto? Nie, w lewo idziemy tutaj. Jeszcze musimy któregoś dnia podjechać, tu niedaleko są następne stawy, ale to tam, wiecie, no pieszo to już mi się nie chce iść, to podjedziemy sobie zobaczyć, czy tam są jakieś łabątki. W prawo, prosto czy w lewo? A, idziemy w lewo. A tu wszędzie, tu są wszędzie jeżyny. Dalej, Barek. Dalej, dalej. Także naprawdę uwierzcie mi, że dla mnie będę sapać, bo lekko pod górkę. Także wybaczcie. Nie wiem, czy coś w tym filmiku będzie innego. Na razie mówię, to jest te z kamerki. Odnośnie tego trybu nagrywania, odnośnie wody i stabilizacji ekranu. Także myślę, że w tym filmie niczego innego nie będzie, ale ja się teraz bawię tą kamerką. Co ja mówiłam? A, że widzicie, wszędzie są tutaj takie fajne, zielone tereny. Także dla mnie, dla osoby wychowanej w bloku, no to jest raj. Tu fajnie ktoś mieszka. Praktycznie miasto, ale totalne odludzie. Bardzo mi się podoba ten domek, ale nie będziemy podchodzić. Trochę złapię oddechu. Zobaczcie, pada i świeci słonko. Na pewno jest tęcza. Wariactwo angielskie. Tęcza jest zawsze po przeciwnej stronie słonka, ale ja jej tutaj nie zobaczę, bo tutaj, patrzcie, drzewa zasłaniają. Ale jak pachnie. Wiecie co, jeszcze kwitną resztki dzikiej róży. Gdzie nie gdzie. I to tak cudownie pachnie. Ojejku. Wspaniały aromat. Ale mi się będzie dobrze spało. No to jutro będę miała power. Tylko ciekawe, czy się będę mogła ruszyć. Dobra, trochę pomacham więcej kamerą. Zobaczymy, jak to wygląda. Macham, słuchajcie, konkretnie. Zobaczcie. Ha, 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 ha. Dobra. W prawo, czy w lewo, czy tam. Ojejkuś. Patrzcie, jak ja wyglądam. Jestem normalnie mokrzusieńka, ale już jestem szczęśliwa. Uwielbiam. Uwielbiam ten moment, kiedy zaczynam ćwiczyć i wpadam w fajny rytm. Jedzeniowo, po prostu taki właśnie ruchowy.
Dobra, moi drodzy, dajemy dalej. Najwyżej jutro się nie ruszę, trudno. Uwaga, korzenie. Ale fajnie. I taki zapach. A biegaliście kiedyś po deszczu? Super, super uczucie. Barek, chodź tutaj. Czekajcie, jakieś pieski idą. Wyłączę się na moment. Dobra, jestem z powrotem. Ale fajnie. To ja wariatka. I tu mój wariat. Chodź, 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 chodź. Super. Ja was przepraszam za to sapanie. Jak będę za bardzo sapała, to wrzucę zamiast sapania muzyczkę. Dobra, trochę wolniej. Łapiemy oddech. O. Wy mi piszecie, że lubicie ze mną spacerować. To proszę bardzo. Spacerów ci u mnie dostatek. I znowu mamy schody. Dawaj, Barek, dawaj. Jupi. Hops. Hop. Hopa. No wiecie, nie będę wam całej trasy nagrywała, bo zwariujecie, tu proszę. To też normalne. Powinnam wziąć w torbę i do ogródka zabrać. O. Jeszcze raz smokła Aga. Już jestem, słuchajcie, jak spod prysznica. Znowu pod górkę mam. Wiecie, jakie oddechy robię? Z przepony. Najpierw powietrze do przepony, a na końcu do płuc. I bardzo długi wydech. W ten sposób uspokaja się nadnercza. Kto ma problemy immunologiczne, tarczyce, przede wszystkim takie te tarczycowe, trzustkowe, różne problemy, śledziona wątroba, ogólnie narządy, a główne narządy wewnętrzne, gruczoły. Pamiętajcie, że jedna z podstaw to uspokojenie nadnerczy, a nadnercza kochają tego typu oddech. Brak stresu. No wiem, że to brzmi idiotycznie w dzisiejszych czasach, ale eliminacja stresu i oddech. A co więcej, a może kiedyś coś powiem, parę słów, ale wiecie, tych materiałów na YouTubie jest tyle, że nie wiem. Może tak będę wspominała po prostu. O, co mi tam przyjdzie do głowy, jak to przedtem już robiłam. Znowu malinki? Nie, jeżyny, ale takie wysokie. Myślałam, że maliny. Jeżyny są z drugiej strony. Dobra, przyspieszamy. Było parę oddechów głębszych. O, ale pachnie. Szkoda, że tego nie mogę wam przekazać. Tak samo, jak nie mogłam wam przekazać zapachu boczku. No, nie jadłam go serio, nie próbowałam, ale mówiłam wam, że wyszedł dobry, bo opinia, zaraz wam powiem, było nas 11, z czego dwie osoby nie jadły boczku, czyli opinia 9 mięsożerców,
uważam, że jest wystarczające. Wszyscy powiedzieli, że jednogłośnie, że Boczuś wyszedł perfekcyjnie. Zresztą został taki dosłownie plastereczek dla Jana na rano, na następny dzień, także coś to daje do myślenia. Słuchajcie, no oczywiście całej trasy wam nie nagrywałam. Barek, pokaż się. Barek wygląda tak, a patyków nie nosił. Taki tutaj mam widok. No to lecimy dalej. Teraz z górki, to jestem bohaterka. Już wracamy. Jeszcze wam zrobię trochę rzutów na ogródki. O, już prawie nie pada. To ja jestem mokra, bo spod prysznica wyszła. Proszę bardzo, ogródeczki. Ale się fajnie zrobiło. Super, super. Wiem, że się powtarzam, ale taka jest moja radość, jak zaczynam ćwiczenia. I ja myślę, znając mnie, że to potrwa no tak co najmniej do Bożego Narodzenia. Nie będę wam teraz wszystkich filmików z moich wypraw ćwiczeniowych robiła. Nie będę robiła takich filmików cały czas, bo byście zwariowali. Chodź, Baruś, chodź. Nic nie widzę, co się nagrywa, bo podnoszę kamerkę. Barek, chodź tu. Poczekaj. Stop. Stop, stop, stop. Poczekaj, Baruś. Chodź. Stop. Poczekaj, stop. Dobra, biegniemy. Wracamy już. Bardzo fajnie było. Dobra, wyłączam się. Wrócę do domu. Zgram to na komputer. I zobaczymy, czy to jest w ogóle jakiś sens tego typu nagrywanie. Ale fajnie. Normalnie taki relaks czuję. Tu wam chciałam pokazać ten ogródeczek, tak front jak zadbany. Oczywiście z tyłu tam jest normalny ogród. Tacy starsi państwo mieszkają i oni tak bardzo dbają o te kwiatki. Tak wiecie, nie chcę bezczelnie filmować. Takie ładne okieneczka. A tam z tyłu jest taki prawdziwy ogródek. Dobra, bo mnie przegoni ktoś z pałą. Tu zaniedbany, to dopiero ktoś kupił i będzie robiony. Takie domeczki. Przyjechałam do Anglii, to znaczy w ogóle całe życie marzyłam, żeby mieć schody w domu. A teraz to nie wynoszę. Po prostu tragedia. Na początku, jak przyjechałam, to mieszkałam chyba w takim domu, nie chyba, tylko chyba na trzecim piętrze. W takim domu wysokim. I po prostu potrafiłam po 3-4 razy się wracać, bo ciągle czegoś zapominałam. I tak biegałam góra-dół. Tragedia. Tragedia. Także po prostu schody to jest porażka. Jak człowiek jest taki zupełnie młody, to tego nie odczuwa. Ale z czasem to uwierzcie mi, że to przestaje być fajne. Kotek siedzi w oknie, ale chyba nie widać. Ale pachnie wszystko. Wiecie, jeszcze zobaczcie, to też pięknie pachnie. Ojejkuś, jak to pachnie. Bardzo dużo jeszcze kwitnie różnych zielonych krzaków. Chodź, Barunku, tutaj biegniemy. Nie no, taki jest zapach, że normalnie urywa głowę. Ale super. A wiecie, co ja teraz zrobię? Teraz to po prostu zdejmę buty i będę biegła boso. Jakbyście mi nie wierzyli, to proszę. Teraz Agunia się uziemnia. Ta-dam!
Chodź, Baruś, biegniemy. Ojejkuś, to jest dopiero bajka. Uziemniajcie się, kochani. Siedzimy przy tych komputerach w zamkniętych pomieszczeniach. Potem się źle czujemy. Wszystko nas boli. Kobitki, które wchodzicie w okres menopauzy, czyli takie jak ja, albo już ją macie, ja wam tu coś wymyślę. Bo ja się coś ostatnio gorzej zaczęłam czuć. W związku z powyższym trzeba ruszyć dupencję i coś robić. O, ale super, buty dalej w ręku. No, to teraz to ja wiem, że żyję. O, patrzcie na to. Patrzcie. Ojejkuś. Normalnie jestem wykończona, ale jakże szczęśliwa. Ojeja. Kurczę, zaraz mi się trawa skończy. Ojeja. Dobra, dosyć. Wiecie co? Wyłączę się, bo ja się tutaj chwilę porozciągam. Będę miała na pewno zakwasy jutro, ale przemęczę się, wiecie. Jutro piątek, ostatni dzień w pracy, także weekend jakoś przeżyję. Barek, chodź tutaj. Szt, pieski idą. Dobra, wyłączam się. Żegnajcie, moi drodzy. Ja już się nie będę wam w takim stanie dalej pokazywała, bo może to być nieestetyczne. Ja się biorę, muszę położyć torebkę, zdejmę kurtkę i się trochę porozciągam. Ja nie wiem, czy ten filmik puszczę, czy nie, ale jeżeli puściłam, jeżeli go widzieliście, to bardzo serdecznie was pozdrawiam, żegnam. Słuchajcie, macham kamerą, sprawdzam jeszcze, jak to wygląda. Czy jest stabilizacja? Macham porządnie, słuchajcie, robię tak. Także zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, jakie słońce. Ja upocona. Żegnam się z wami. Upocona, ale szczęśliwa. Jednak się jeszcze połączyłam, bo zobaczę, ile mi tego materiału wyjdzie. Więc tak, teraz idę normalnie, już bez małpowania, nie jak Korzeniowski. Po prostu chcę zobaczyć, jaka będzie różnica, dlatego mówię, jeszcze się na tą chwilkę włączę. Przepraszam, że się powtarzam, ale wiecie, dopiero skończyłam się rozciągać i jestem jeszcze zamotana. Czyli tak, jeszcze raz, od początku. Włączyłam jeszcze raz kamerkę, żeby sprawdzić, jaka jest różnica, jak idę normalnie. Czyli teraz sobie po prostu trzymam rękę, tak jak trzymałam zawsze z telefonem i nagrywałam. Czyli teraz nie powinno być absolutnie żadnych wstrząsów. Cały filmik wcześniej się trzęsło, ponieważ ja, wiecie, szłam szybko, podskakiwałam kawałkami, biegłam, więc zobaczymy, jaka jest różnica. Tymczasem, zobaczcie, zupełnie przestało padać. My idziemy sobie teraz tutaj, bo ja z tamtej górki, na której byłam, przeszłam sobie między domkami i już jestem przy moim stawie, jednym z tych stawów, które są troszeczkę dalej od mojego domu. Także słuchajcie, tutaj naprawdę ten teren zielony jest wspaniały, bo w sumie można całe miasto takimi właśnie ścieżkami sobie przejść. Chciałam wam pokazać mój plac do ćwiczeń. O, nowe ławeczki, dawno mnie tu nie było. Ktoś ufundował. Super. Żyli razem, jakaś para, żyli razem ponad 50 lat. No zobaczcie, jak fajnie zielono. Super, super. Idę wam pokazać, gdzie ćwiczę. Tak, to jest takie miejsce. Może kiedyś ustawię statyw i wam pokażę, co wyprawiam. Jak trochę formę złapię, bo na razie to nie chcę się, wiecie, kompromitować. O, tak ćwiczy Barek. Proszę. Dawaj. 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 Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. O, a ja na przykład, wiecie co robię? Dawaj, Barek. Ja po tych schodach biegam na tę górkę i zjeżdżam na tyłku po tej zjeżdżalni.
Tylko nie wiem, czy w tej chwili mi się tyłek zmieści. Ale naprawdę, słuchajcie, góra, dół, góra, dół. Także to wam mam mówić. Tu jest bardzo fajny ten teren, bo nawet jak się człowiek przewróci, to wiecie co, tutaj to zielone, to jest guma, bo to jest dla dzieci tak zrobione. No to, no, dawaj. A tak, tutaj to sobie zakładam nogi na to i się rozciągam. Tu też najgorsze na świecie jest to, bo tutaj na tym to się po prostu łapie i wiszę i próbuję podciągnąć, ale ja nie jestem w stanie, ja mam tak słabe ręce, ja mam mocne nogi, bo mówiłam wam, że ja się wychowałam na koniach i naprawdę z nogami nie mam problemów absolutnie żadnych, natomiast ręce to jest dramat. Tu jest taka ławeczka metalowa, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia, nawet jak jest brudno, to sobie na niej ćwiczę tabatę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest tabata. Jak ktoś nie wie, to w YouTubie się można sobie wpisać tabata i się znajdzie. Po tym lubię skakać, bo to właśnie do tego służy. Także wiecie, no o, proszę bardzo, jak mi odbije to gram, jak to się nazywało. Dziewczyny, królewny 50-letnie. Klasy? Kurde, no mam normalnie amnezję. Klasy. No dobra. Mniejsza o większość. Stół do pingla. No, to tak jakby było duże błoto, to można sobie tutaj poćwiczyć. Dobra, idziemy dalej. Ale super pachnie. Już mówiłam wam 150 tysięcy razy. No ja już odparowałam. Żyję. Bardzo jestem ciekawa, co z tego filmiku wyjdzie. Także już jestem pewna, że po prostu nie będzie nic innego na tym filmiku, tylko ten spacer i test kamerki. Baryła. Oczywiście. Hej! Ciałki, jak tam? Idziemy dalej, chodź. Nie małpuj. Chodź, kochany, chodź. Już wam ten mostek pokazywałam, na nim też ćwiczę. No jak ty wyglądasz, kto się wykąpał? Ty dziadu jeden, chodź. Chodź, tu idziemy. Złapię troszkę kondycję, to pojedziemy na wzgórze nasze tutaj w mieście. Ale tamto już jest, no na tamto to się postaram wbiec. Na to wzgórze. Kiedyś to wbiegałam na zachód słonka. Oglądałam sobie tam zachód słonka. No i zbiegałam z powrotem. Bardzo dużo ludzi tak robi. Wbrew pozorom dużo Anglików jest aktywnych. Bardzo. Ta część, która nie siedzi w McDonaldzie, to ćwiczy. Naprawdę. Kiedyś, jak miałam więcej siły i wiecie, jeszcze przed tragedią, to zresztą nawet Danielem jeździłam do fitness klubu. I tam się wyżywaliśmy we dwójkę. No, dobra, wyłącza się, bo jacyś ludzie stoją. Poczekajcie. Ci ludzie to była grupa nastolatków, którzy sobie stali i palili trawę. No, to jest tutaj tak normalne, że wiecie, nikt nie zwraca na to uwagi. Nie ma picia alkoholu na ulicach. To znaczy Polacy piją. Natomiast Anglicy nie piją, chociaż teraz jak są pozamykane puby, to się zdarza, że potrafią na boisku, na polu, na trawce sobie kocyki rozkładać, krzesełka i siedzieć i to piwko popijać albo nad stawem. Ale nie było tego. Tu już poznajecie chyba, bo tu byliśmy. Ciekawe, jak tak pomacham kamerą. Dobra, teraz macham porządnie, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jestem bardzo ciekawa, wiecie co, jak głos się będzie sprawował. Jaki tunel ze światłem, jak w życiu po życiu. Ciekawe, jak tam mój Daniel sobie daje radę. Och, cały czas jego filmik się wyświetla. Słuchajcie, za chwilę będzie 1000 wyświetleń. Nie myślałam, że to aż tak wspaniale ten plan mu się zrealizuje. Codziennie filmik jest wyświetlany. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa z tego powodu. Dobra. O, widzicie? Jeszcze róża kwitnie. Takie pojedyncze, ale one dają bardzo dużo zapachu. Popatrzcie, jaka śliczniutka.
to nie jest dzika róża, to znaczy jest, ale to jest ta pomarszczona róża. No i dotarliśmy nad staw. Jak ty wyglądasz, zmokła kura. Dobra, idę już do domu, nie schodzę na dół, bo boję się, że się poślizgnę, bo jest mokro po deszczu. Chodź, Baryło. Ty chcesz do wody? Aha, no dobra. Ja to, wiecie, bez słów się z nim rozumiem, spojrzę i wiem, o co chodzi. No i ci woda, woda, woda. On się pyta, czy może, wiecie, on tak robi. Staje, ale nie mamy patyczka żadnego. Muszę tutaj mu coś znaleźć. No chodź, siups, skakuj. Słuchajcie, taki się spokój zrobił, otwarte wszystko, sklepy. Więc jest tak fajnie, będę straszyć teraz pewnie po tych moich ćwiczeniach. Upocona, no ale przepraszam, chyba nikt nie wygląda jakby szedł na jakąś imprezę po takich ćwiczeniach. Szkoły są jeszcze co prawda zamknięte, ale najważniejsze, że są sklepy otwarte. Chociaż powiem wam, że mam stres, bo z powrotem wraca nawrót, jest epidemii i boję się, że będą na nowo zamykać, bo już są takie jakieś oznaki pierwsze. No tak, trzeba się troszeczkę schłodzić. On się nabiegał też. Wiesz co, Barek, ale idziemy, bo ja też się chcę schłodzić. O Jezus Mario! Chodź, idziemy, głupeczku. Chodź, chodź, idziemy. Ale się ciepło zrobiło. O kurczę, patelnia. No chodź. Popatrzcie, nie wiem, czy widać, jak paruje asfalt. Jest tak gorąco, się zrobiło. Czy to widzicie? Wygląda, jakby się dymiło. Spróbuję stanąć inaczej. Widać coś? Chodź, Baryłko. Baruś. Co, myszko? Chodź, chodź. Pokaż, jak ty wyglądasz, zmokła kuro. No, normalnie paruje. No, zobaczymy, czy będzie widać. Jaki spokój. Taki spokój. Pokaż mordkę. No tak, my jesteśmy oba dwa umoczeni. Dwie zmokłe kury. Ja to jak słucham nieraz, jak ja mówię na tych filmikach, wiecie co, to mi wstyd za moją odmianę, ale powiem wam, że takie klepanie do kamery, w sensie, znaczy nie obrażajcie się, chodzi mi o to, żeby po prostu powiedzieć coś takiego, wiecie, z sensem, to człowiek często myśli o tym, jak powiedzieć i sklecić zdanie, natomiast nie myśli o tym, jak odmieniać. Przynajmniej ja tak mam. A potem słucham i mówię, matko i córko, czy to naprawdę ja powiedziałam? Nie ma ludzi, moje stawy wracają do normy. Kręcą się jakieś pojedyncze osoby, ale wiecie, to całe towarzystwo ze sklepów jest już na swoich miejscach, czyli w sklepach i w McDonaldzie. Jaka ulga. Odzyskuję spokój. Ja myślę, że dlatego nie ćwiczyłam wcześniej, bo po prostu ilość ludzi, jaka się tu kręciła, wywoływała u mnie, wiecie, takie jakieś agresywne zachowania, a ja bardzo nie lubię takiego stanu u mnie. Ja po prostu jestem typem samotnika, także oczywiście bardzo lubię towarzystwo i lubię się spotykać z ludźmi, ale co za dużo, to niezdrowo. Kiedy są spotkania z ludźmi, to są spotkania. Kiedy chcę się zresetować, odpocząć sama z barkiem na łonie natury, to wtedy potrzebuję mieć spokój i ciszę. No dobra. Idziemy dalej. Po raz 150, jak zwykle to ze mną bywa. Jeszcze zobaczcie, tak sobie mogę wyciągnąć. Fajnie, nie? Troszeczkę dalej tej mojej facjaty tak nie będzie widać chyba, co? Muszę sobie tak sprawdzić też, jak to będzie wyglądało. Dobra. To słuchajcie, tak jak mówię, 150 raz żegnam się z wami. Wywietrzona, zadowolona. Wrzucę to wszystko na kompa i zobaczę,
jaki jest, muszę sobie zapisać, w jakim ja to trybie nagrywałam, bo na następnym spacerze sobie zrobimy inny tryb i zobaczymy, który tryb najfajniej pasuje. Bo tych trybów jest kilka, ale można też sobie swój własny jakiś tam, wiecie, wykombinować, znaczy kilka. Ustawień jest mnóstwo i wiecie, dla mnie to znowu będzie walka. Tak jak walczyłam na początku z ustawieniami i z jakością, zawzięłam się, już wam mówiłam, myślałam, że powiedziałam albo zjem komputer, albo to zrobię i już rozgryzłam. Także teraz kamerka. Kochani, idę się kąpać, odpocząć, bo Jan już pewnie z pracy wrócił, albo będzie za moment, także wiecie, no muszę troszeczkę czasu też z nim spędzić. Trzymajcie się, moi kochani, do zobaczenia i do następnego biegania, kawiczki, no teraz to nie wiem, co będzie następne. Pa, pa.